to Merry wesołe Christmas. Świąt. Cześć, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Jak widzicie, jest ze mną Tomek Marszyński. Spędzamy dzisiaj z nim dzień. Zaczynamy od roweru, bo i od roweru dzisiaj zaczęliśmy, Tomek. Powiedz, spotkaliśmy się w Wieliczce, żeby razem z Tobą wyjechać na przejażdżkę rowerową. Powiedz parę słów, jak dzisiaj jedziemy? Dzisiaj sobota, więc dużo osób, które na co dzień pracują, też mają czas i możemy właśnie pojechać sobie na kawkę, na taki coffee ride. Jest z nami Michał, czyli organizator całego krakowskiego coffee ride'u. Przez chwilę byliśmy też z grupą, która się ustawiła dzisiaj z bike show też na ustawkę taką coffee ride'ową. Więc korzystamy z pogody, bo jesień jakby w tym roku jest przepiękna. No to zgodnie z obietnicą ciąg dalszy naszego dzisiejszego dnia z Tomkiem. Teraz siedzimy na słynnej żółtej sofie. Tomek, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie i w ogóle dzisiaj za gościnność. Cała gościnność po mojej stronie. Trzymam w ręku książkę, która myślę, że może być pretekstem nie tylko do tej naszej dzisiejszej rozmowy, ale w ogóle pretekstem do wielu, wielu rzeczy. Ale to może o tym za chwilę. Robiłeś, Tomek, wiele rzeczy w życiu ciekawych. Nie tylko jeździłeś na rowerze jako zawodowy kolarz, ale bardzo bym chciała się dowiedzieć, jak Ci się pracowało przy tej książce. W sensie, gdy musiałeś usiąść, nie wiem, przed tabletem, komputerem i stworzyć te parę słów od siebie. Jakie to było dla Ciebie doświadczenie? Wiesz co, to była bardzo fajna rzecz. Ja w ogóle bardzo lubię odkrywać rzeczy nowe, uczyć się rzeczy nowych i robić rzeczy nowe. Pomysł książki jakby, on już powstał chyba z 5 lat temu, ale ja też jakby chciałem, żeby osoba, z którą będę pisał tą książkę, była w jakiś sposób wtajemniczona w kolarski świat, czy miała jakieś chociaż minimalne doświadczenie, żeby rozumiała mniej więcej to, co przeżywa kolarz, niekoniecznie zawodowy, ale wiesz, która poczuła, jaki to jest wysiłek i tak dalej, i tak dalej. Więc w pewnym momencie spotkałem Wojtka Molenowicza, z którym jakby znaleźliśmy wspólny język i który jakby towarzyszył mi przy pisaniu tej książki od samego początku. Więc dla mnie to była sprawa dosyć prosta, po prostu spotykaliśmy się z Wojtkiem, rozmawialiśmy, jemu opowiadałem pewne rzeczy, wiadomo, przeskakiwaliśmy z jednego tematu na drugi. I tak właśnie powstawała ta książka. Później też Wojtek wykonał bardzo dużą pracę jakby sam. Wszystkie te momenty, gdzie pojawiają się inni ludzie w mojej książce, więc on, ja mu opowiadałem historię, on sam wyszukiwał tych ludzi, z niektórymi na przykład ja już nie mam kontaktu. Znajdywał ich i na przykład przeprowadzał z nimi wywiad, ci ludzie mogli się też wypowiedzieć. Więc tak naprawdę z mojej strony ja jakby nie siedziałem, nie spisywałem tego własnoręcznie, ja bardziej opowiadałem te historie. Nagrywaliśmy je na dyktafon i później Wojtek był człowiekiem, który to wszystko spisywał, uporządkowywał i jakby składał w całość, więc tak naprawdę nie wiem, ile godzin poświęciliśmy, nie liczyłem tego nigdy. Myślę, że to było około między 10 a 15 spotkań i około 10 takich długich telefonów, kiedy nie było mnie w Polsce, byłem w Hiszpanii, więc gromadziliśmy ten materiał co najmniej rok. Kolejny rok zajęło właśnie dobrze spisywanie tego, układanie i tak dalej, i tak dalej. W międzyczasie też na szybko pisaliśmy ten ostatni rozdział o zakończeniu kariery. Jakby to nie było zaplanowane. Książkę zaczęliśmy pisać 2 lata temu. I jakby tak się wszystko później poskładało fajnie, że ta książka się pokryła też z wydarzeniem, z jednym z wyścigów, które organizuję. Pokryła się jakby też z zakończeniem, jakby z rokiem, w którym ja zdecydowałem się zakończyć swoją karierę, więc ja nie miałem jakiejś presji ani pośpiechu i w sumie dobrze, bo tak fajnie się wszystko poukładało, że akurat ta książka pojawiła się chyba w najlepszym momencie. Przyznam Tobie rację, bo z perspektywy czytelnika i też osoby, która śledzi Twoją karierę, w sensie takim no dziennikarskim, gdzieś tam z tej perspektywy dziennikarskiej, to powiem Ci szczerze, że nie wiem, czy uboższa 5 lat temu to by było dobre słowo, ale na pewno pewne przemyślenia, które zrodziły się u Ciebie, pewne kwestie po pewnych wydarzeniach, które przybyły
niedawno, nie tam 5-4 lata temu, sprawiają, że ta książka, jeżeli spojrzeć na nią nie jako biografię sportowca, tylko jako na książkę, która może stanowić inspirację dla kogoś w ogóle, jako w ogólnej perspektywie spojrzenia na życie, no to chyba lepiej, że się teraz ukazała, bo są tu takie rzeczy, jak właśnie twoje spojrzenie na zakończenie kariery, ale też chociażby na ten tragiczny dla waszej drużyny Tour de Pologne, na którym zmarł Bjerg Lambrecht. I to tutaj jest i to powoduje, że jakby poznajemy ciebie jako człowieka, nie jako kolarza, jeszcze pełniej. Wiesz, jakby to był mój główny cel. Ja nie chciałem, żeby to była książka czysto biograficzna i czysto sportowa. Ja bardziej od samego początku jakby moim założeniem było to, żeby była to książka traktująca o życiu, traktująca o emocjach, o tym, co przeżywamy, nie? Bo tak naprawdę jesteśmy zwykłymi ludźmi z emocjami, z uczuciami, oprócz tego, że jesteśmy zawodowymi sportowcami, więc ja myślę, że na pewno jakby im później ta książka by się ukazała, tym więcej rzeczy można by było powiedzieć, jakby tym więcej perspektyw spojrzenia na niektóre rzeczy, które nam się w życiu przydarzają. Więc tak mówisz, i tak jak ja powiedziałem wcześniej, ja myślę, że wszystko tak fajnie się poukładało, że jakby był czas na spojrzenie na te poprzednie lata trochę z takiej perspektywy, już z lekkim dystansem. No i myślę, że to jest właśnie dlatego ta książka jest ciekawa. To jeszcze, żeby zakończyć wątek książki, to zapytam ciebie o tę formę, bo forma jest unikatowa absolutnie. Są różne książki, są, jeżeli jakby patrzeć na tę półkę biografię, no to mamy wywiady rzeki, mamy reportaże biograficzne, mamy biografię, autobiografię, ale książki, która jest taką hybrydą, która składa się z twoich wypowiedzi, z narracji kogoś innego, z takich jakby po prostu cytowanych wypowiedzi chociażby Adama Probosza, jako takich meldunków, kodów QR, które odsyłają do materiałów wideo na przykład, czy też w ogóle jakiegoś takiego słowniczka, można powiedzieć też. No absolutnie wiele, wiele z tych elementów. Jak wpadliście, czy nie wiem, jak się rodził ten pomysł, powiedz proszę. Wiesz, to ja myślę, że właśnie to też miało dużo wspólnego z ludźmi, których spotkałem nie tylko przy okazji pisania tej książki, ale których spotkałem w życiu. Ja ogólnie mam jakby taką ideę życia, że lubię tworzyć rzeczy nowe. Nie lubię, jakby też w jakiś sposób lubiłem się wyróżniać, nie chciałem jakby iść za tłumem, tylko jakby tworzyć rzeczy moje i jakby pomysły moje wprowadzać w życie, więc zarówno w tym, co robię, jak i w tej książce chciałem, żeby to była książka inna niż wszystkie. Nie chciałem powielać jakichś schematów, tylko chciałem stworzyć coś nowego. Myślę, że bardzo fajnie wyszło. Jest to książka bardzo nowoczesna moim zdaniem. Książka multimedialna, interaktywna, jak powiedziałaś, QR kody i wypowiedzi innych osób, nie tylko jakby moja narracja, niektóre opowiedzi z dwóch perspektyw tej samej sytuacji, na przykład z mojej i z osoby, która tą samą sytuację przeżyła u mojego boku. Więc cała oprawa graficzna, ułożenie, odsyłanie, strzałki. Wojtek mój to spisywał, jakby całą grafiką i jakby zaplanowaniem książki zajął się mój kolejny przyjaciel Tomek Bocheński, który jest bardzo znanym grafikiem i dyrektorem artystycznym Polska Press. To jest człowiek, który tworzy okładki, tworzy właśnie bardzo fajne i ciekawe rzeczy, więc jakby między sobą jakby tą książkę tak planowaliśmy, jakby taki ogólny zarys książki, to miał być taki duży tour, czyli książka się miała składać z 21 rozdziałów, tak duży tour się składa z 21 etapów, to był jeden pomysł. Adam Probosz oczywiście też bardzo się jakby dołożył do tej książki pod każdym, jakby na zakończenie każdego etapu robił jakby takie radio wyścigu i opowiadał jakąś historię, anegdotę, więc po prostu to jest nasz pomysł, jakby nie chcieliśmy powiedzieć niczego, chcieliśmy stworzyć coś nowego. No i myślę, że nam się udało. I frunie się przez nią, powiem ci szczerze. Leci się po prostu, można powiedzieć, kolarskim językiem 40 na godzinę, albo 50 nawet przez nią, bo często się mówi, że o, książkę przeczytałam, nie wiem, w 3 godziny, ale dlatego, że była ciekawa, a tutaj ta
ta forma tak napędza, bo tak ciężko to jest zwerbalizować, wiesz, jak nie się czyta, zanudzać, dlatego skaczesz, tak, masz tu i co będzie dalej i naprawdę ciężko, naprawdę tylko pozostaje nam odesłać do przeczytania, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił. Dobra, Tomek, to pogadajmy jeszcze chwilę o kolarstwie. To kiedy, powiedz tak naprawdę? Pamiętasz ten moment, kiedy już byłeś pewien, bo piszesz o procesie, który był? Wiesz co, tak. Ja pamiętam, że pod koniec tamtego sezonu, kiedy też kończył mi się kontakt z Lotto Soudal, miałem takie momenty, że nie byłem już tak na 100% pewien, że ja... Jak chcę dalej to robić, wiesz, oczywiście jakby decyzja podjęta, którą podjęłam w tym roku, dwa lata temu, była powiedzmy 90-85/15, wiesz, że jednak chcę, znaczy chciałem, żeby to była moja decyzja. Mieliśmy lockdown, mieliśmy trudny sezon i chciałem, żeby koniec kariery był wymuszony przez to, że mieliśmy taki trudny rok. Powiedziałem, że chcę jeszcze pojeździć rok i chcę jeszcze podpisać jeden rok i że na 90% to będzie mój ostatni rok jako kolarz zawodowy. I tak do tego jakby ostatniego, do tego sezonu podchodziłem. Z takim nastawieniem podszedłem do tego sezonu i jakby z miesiąca na miesiąc się po prostu w nim utwierdzałem. Więc chciałem oczywiście do ostatniego wyścigu jak najlepiej wykonać swoją pracę i jak najbardziej profesjonalnie podejść do tego, co robiłem. Ale myślę, że już gdzieś koło marzec, kwiecień nie byłem pewien, że po prostu to będzie mój ostatni sezon. A jak jechałeś w Lombardii, to... Co się jakby w twojej głowie działo? Myślałeś o tym, czy potrafiłeś się wyłączyć od tej myśli, że jadę ostatni wyścig? Wiesz co, nie. Nie myślałem o tym. Pierwsza jakby faza wyścigu, skupiłem się na wyścigu. Ostatnie kilometry tak naprawdę jechałem sobie w gruppetto. Chciałem przejechać cały wyścig, chociaż był bardzo ciężki. Mówię ostatni wyścig, chciałem po prostu przejechać cały wyścig i go ukończyć, kiedy już zostałem w jakimś tam z tyłu gruppetto. I tyle, nie myślałem o tym, a ostatni wyścig, ostatni, wiesz... Kiedy jesteś na wyścigu, jesteś jakby tak, wiesz, rywalizacja, jesteś jakby skupiony na tym, co się dzieje w peletonie, że jakby też nie myślisz o tym, że nie wiem, że to jest, że już ostatni wyścig, więc nie miałem czegoś takiego. A myślałeś kiedyś o tym, żeby zrobić jakiś wyścig i też być może firmować swoim nazwiskiem, ale poza granicą Polski, na przykład w Hiszpanii, we Włoszech? Wiesz co, nie wykluczam czegoś takiego. Nie wykluczam czegoś takiego. Myślę, że głównie bardziej była to by Hiszpania, jakby od wielu lat dzielę swoje życie między Polską a Hiszpanią. Ja jestem otwarty na propozycje, tak mówię, lubię poznawać nowych ludzi, nowe rzeczy, robić nowe rzeczy, łączyć doświadczenia, które mam w jakiejś dziedzinie z innymi rzeczami nowymi, które chcę poznawać. Stąd właśnie tyle różnych inicjatyw, które idą w różnych kierunkach, które jakby łączy cały czas rower, jazda na rowerze, kolarstwo, ale jakby nie skupiam się tylko na tym kolarstwie zawodowym i na rywalizacji. A powiedz, jak się czujesz właśnie w takiej roli, powiedzmy, jak to się mówi, przed kamerą, kiedy nagrywasz vlogi, kiedy musisz się wypowiedzieć, kiedy występujesz sam, nie tak jak teraz, gdy rozmawiasz ze mną, tylko właśnie sam. Bo jakby każdy wyda swoją opinię, ja na razie się wstrzymam, bo nie o to chodzi. Chcę ciebie zapytać, czy lubisz to, bo na przykład wśród byłych zawodowych kolarzy są kolarze, którzy naprawdę świetnie sobie radzą w tej roli przed kamerą. Można by nawet powiedzieć w niektórych przypadkach, że lepiej niż powiedzmy zawodowi dziennikarze czy prezenterzy. Jak się czujesz w tym? Wiesz co, to jest rzecz, której się uczę tak naprawdę od niedawna.
rzecz, która mnie interesuje, która mnie ciekawi i w kierunku, której chciałbym się rozwijać, więc myślę, że jak na start jest ok, ale tak jak mówię, myślę, że mam jeszcze wiele rzeczy do poprawy i jakby chcę nad tym pracować i chciałbym się też rozwijać w tym kierunku, bo jest to dla mnie rzecz ciekawa i myślę, że fajnie jest jakby dzielić się tym doświadczeniem, którego zwykły komentator sportowy, który kiedyś jakby nie jeździł, nie był w tym, po prostu może nie mieć. Bo tego nie przeżył na własnej skórze. Generalnie ja się lubię dzielić swoimi przemyśleniami z innymi, po jakby przedstawiać innym też mój punkt widzenia, więc jest to dla mnie rzecz interesująca. Czuję się dobrze, ale tak jak mówię, stawiam pierwsze kroki, więc mam nadzieję, że jeszcze duży progres przede mną. No jasne. Tak, ja myślę, że z perspektywy publiczności to jest tak, że kiedy jest właśnie ten były kolarz występujący w roli eksperta, czy też takiego właśnie vlogera, czy komentatora, no to jednak ten talent do mówienia, do dobrego sposobu wypowiadania się sprawia, że jest jeszcze chętniej słuchany, no bo jednak chętniej słuchamy ludzi, którzy wypowiadają się dobrze, wyraźnie, ciekawie, bo to też zależy od predyspozycji osobistych, ale myślę, że ty masz świetne, a jeszcze w dodatku, to teraz już moja opinia, przyszedł na nią czas, możesz się wypowiedzieć w różnych językach, więc to też jest dodatkowa zaleta, bo tak naprawdę to mógłbyś zasiąść w studiu, nie wiem, w telewizji hiszpańskiej na przykład i nie byłoby problemu z tym. Nie, telewizji hiszpańskiej, telewizji włoskiej, myślę, że w angielskiej też bym sobie poradził, więc tak, to jest na pewno atut, fakt, że jakby byłem w stanie nauczyć się biegle rozmawiać w trzech językach, to jest jakby duży, duży plus. I staram się to jak najlepiej wykorzystać. A powiedz mi, czy po prostu to jest głównie talent i nauka z przebywania w danym miejscu ze słuchu, czy ty wykonujesz jakąś pracę, czy wykonywałeś może, bo teraz to już je znasz, nad językami dodatkową, w sensie, że wiesz, ćwiczenia, nauka słówek, nie mówię, że kucie jak szkolniak jakiś, tylko po prostu jednak no, pewne rzeczy tam oprócz samej nauki ze słuchu, bo wszyscy są zdumieni tymi twoimi umiejętnościami, ale nie wiem, no ja myślę, że to tak zupełnie z nieba nie spada, powiedz jak to. Wiesz co, najwięcej chyba takiego właśnie mówisz, takiej nauki to było w języku, język angielskiego w szkole średniej i tak dalej, gdzie tak naprawdę najmniej się nauczyłem. Bo tak naprawdę jak strasznie słabo mówiłem po angielsku, kiedy skończyłem szkołę i tak naprawdę jakby podszkoliłem bardzo mój angielski później już będąc w drużynach międzynarodowych, gdzie przeważnie oficjalnym językiem jest język angielski, po angielsku się wszyscy porozumiewają. A jeżeli chodzi o języki latynoskie, czyli hiszpański, włoski, jedyną książkę, którą ja miałem do tych języków, to były takie szybkie książki, włoski w 3 tygodnie, hiszpański w 3 tygodnie, gdzie miałaś tam do podróży albo tak, 21 lekcji, trochę słownictwa, ogólnych trochę zasad, a później tak naprawdę uczyłem się ze słuchu i po prostu z przebywania z ludźmi. Ja jestem osobą bardzo otwartą, która lubi wychodzić i poznawać nowych ludzi, więc zadaję trochę pytań, słucham. I oczywiście później też sprawdzam pisownię, czy czasami coś chciałem napisać do kogoś, jakiegoś słówka nie znałem, sprawdzałem je i tak dalej. No i później jakby to wszystko szło, w ogóle hiszpański, włoski są bardzo do siebie podobne, jeżeli chodzi o całą gramatykę, konstrukcję i tak dalej, nawet jeżeli chodzi o sam słownik. Więc jakby to była kwestia, włoskiego nauczyłem się dosyć szybko, tak naprawdę przeżyłem w sumie prawie 6 lat we Włoszech, więc mówiłem po włosku perfekcyjnie, nawet już mówiłem trochę na początku dialekto toscano, później romano, a teraz mówię bardziej andaluz niż castellano, więc... Tak, właśnie słyszałam ostatnio. Zwracają uwagę, że... Ten południowy akcent bardziej. Tak, więc też nie ukrywam, że przychodziło mi to łatwo, więc bardzo szybko się uczyłem języku. A myślałeś o czymś takim jak... Wiesz, bo ta książka, ja teraz do tego pytania zainspirowało mnie to, co przeczytałam w książce. Tam są takie, stąd sobie można wynotować takie cytaty, które są w takich, wiesz, jak wpisujesz w Google cytaty motywacyjne albo cytaty na dobry humor, nie wiem, na coś tam, są takie strony, trochę głupie, ale są. Myślałeś może o tym, żeby gdzieś tę swoją... nie już stricte kolarską, sportową wiedzę, doświadczenie spożytkować w ten sposób, żeby nie wiem, teraz
są modne takie rzeczy jak coaching, jakieś wykłady motywacyjne, webinary. Myślę, że dobrze byś się w tym sprawdził, bo naprawdę przede wszystkim przerobione na własnym doświadczeniu, ale też jakby potrafisz o tym powiedzieć, tak po prostu znając Ciebie i z lektury książki, wydaje mi się, że tak by mogło być, bo to weźmie nie osoba zainteresowana sportem, kolarstwem i nie wiem, zainspiruje się, wydaje mi się, po przeczytaniu i pomyśli sobie, kurczę, to ja może skoro tak, to ja sobie na bazie tego, nie wiem, jakieś studia podejmę nowe albo pracy jakiejś fajnej poszukam, wreszcie nie męczącej. Wiesz co, ja się cieszę, że w ogóle taki jest odbiór tej książki. To było jakby moim założeniem, ja tak Ci powiem na samym początku. Nie chciałem, żeby to była tylko i wyłącznie książka sportowa. Chciałem, żeby to była książka o życiu, książka motywacyjna. W ogóle taka historia mojego życia, kiedy ja podjąłem taki bardzo ważny krok, czy jakby zostawić to wszystko i naprawdę postawić wszystko na jedną kartę i spróbować być kolarzem zawodowym, to był moment, kiedy skończyłem szkołę średnią, poszedłem na studia i przeczytałem pierwszą książkę Lance Armstronga. Czyli mój powrót do życia i ta książka tak strasznie mnie zmotywowała, że jakby myślę, że gdybym jej nie przeczytał, to nie podjąłbym decyzji, żeby się spakować i wyjechać i spróbować poważyć. Tak, ta książka, tak. Więc ja bardzo też jakby, to był troszeczkę dla mnie wzór i chciałem też, żeby ktoś, kto weźmie tą książkę, jakiś młody kolarz, żeby jednak zaryzykował, żeby walczył o swoje marzenia, żeby spróbował, żeby się nie poddawał i jakby to było główne założenie tej książki. Sunlight that always stays, dinner by the waterway. It's that sweet life. Raise your glass, made some dude crack a smile. He asked if I could stay a while. I'm living that high life. Time to catch a flight, but you can make me go. Unlocking all the memories of my new home. Ventilated echoes playing to and fro. To and fro. Tomek, dobrze w sumie, że rozmawiamy teraz, nie od razu po tym, jak zakończyłeś karierę, bo mogę Ci zadać pytanie następujące. Jestem bardzo ciekawa, jak się czujesz, jakby ten pierwszy miesiąc, bo miałam mniej więcej miesiąc, Lombardia była na początku października. Jak Ci ten czas mija po prostu? Jak Ty się czujesz mentalnie, fizycznie, ten pierwszy miesiąc na emeryturze? Jak się śmiejesz? Pytam Ciebie w kontekście takim ogólnym Twojego samopoczucia, ale też chciałabym Cię przy okazji taki podpunkt w tym pytaniu, niech to będzie, zapytać o Twoje wrażenia jakby z odbioru tego, że zakończyłeś karierę, bo wiem, że mnóstwo osób złożyło Ci gratulacje, mnóstwo osób wysyła Ci różnego rodzaju, nie wiem jak to nazwać, wyrazy, nie wiem, wsparcia, w sensie życzenia powodzenia na dalszą część. To są Twoi znajomi z Hiszpanii, z Włoch, z Polski. Mnóstwo tego było. Sam udostępniałeś na przykład na swoich mediach społecznościowych. Jak ty teraz to widzisz? Jak Ty widzisz ten swój pierwszy miesiąc w innej roli? Wiesz to, miesiąc jest bardzo pracowity, jak mówię, naprawdę czasami zaczynam rano, wychodzę z domu, jakieś mam jedno, drugie, trzecie spotkania i czasami chciałbym nawet wjechać na rower, ale nie mam na to czasu, więc na pewno jest bardzo pracowicie, jest jakby dużo rzeczy, dużo projektów, które są już na rok kolejny, na przyszły rok, ale które właśnie trzeba jakby ogarnąć teraz. Mam też czas na to, żeby aktywnie żyć, czyli zadbać trochę też o swoje ciało, czyli nie jeżdżę codziennie na rowerze, ale co drugi dzień, co trzeci dzień, czyli tak jak to było też w takim okresie po sezonie roztrenowania. Więc jeżeli chodzi o to, jak się czuję, czuję się naprawdę dobrze. Czuję się naprawdę dobrze. Ja też jak byłem pewien tej decyzji i ja się cieszę, że w końcu też sobie mogę sobie pojechać na rower, nie myśląc o tym, że mam wykonać kolejne interwały, powtórzenia i tak dalej, ćwiczenia, tylko jadę po to, żeby przejechać się, pogadać z kumplami, zatrzymać się na kawkę i tak dalej. Po prostu luźno.
i tak chcesz to dalej robić, nie porzucisz tego, przynajmniej na dzień dzisiejszy, gdybyś miał powiedzieć. W sensie, że jeździć sobie właśnie tak rekreacyjnie, ale w miarę jednak regularnie, bo mówisz co drugi, co trzeci dzień, to jest jednak jakaś regularność i tak dalej. Zamierzasz tak to na razie kontynuować? Znaczy, jakbym chciał tak kontynuować całe życie. Całe ja myślę, życie. Że chciałbym żyć aktywnie, dlatego że myślę, że jakby aspekt fizyczny powinien iść, wiesz, musimy się rozwijać mentalnie i fizycznie. Myślę, że kiedy dbasz też o swoje ciało, to jest jakby pewnego rodzaju filozofia życia. Ja na pewno czuję się lepiej. To też jest naukowo udowodnione, że jeżeli uprawiasz jakiś sport, tak, czy wysiłek, powoduje, że w naszym ciele wydzielają się endorfiny, tak, wydziela się serotonina. Tak, po to chyba robią to amatorzy, no nie? Hormony szczęścia i tak dalej. Więc ja będę dbał o ciało, na pewno. Jest to dla mnie też aspekt bardzo ważny, żeby się czuć dobrze, żeby wyglądać dobrze i jakby, żeby zawsze zachować ten balans między tak mówię, aspektem mentalnym, a fizjologią, a fizycznym dobrym samopoczuciem, więc nie wiem, byłem sportowcem zawodowym, jakby czasami jak widzę, jak niektórzy, nie wiem, zostawiają sport i w ogóle nie wsiadają, nie mówię, że tylko nie wsiadają na rower, ale w ogóle przestają się ruszać, nie wiem, przybierają 20 czy 30 kilo. I to w błyskawicznym tempie czasami. Ja tego nie rozumiem, bo tak naprawdę nie wiem, skoro to, co robiłeś, sport był twoją pasją, to bez tego to też jakiś pewien rodzaj uzależnienia i jeżeli to było naprawdę, miałeś z tego fan i to sprawiało, że czujesz się szczęśliwy, to powinieneś to dalej robić. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze, tylko o to, żebyś się dobrze czuł. Ale to jest chyba to na pewno idzie w parze i wiesz, bo chodzi mi o to, że to tak jak właśnie z ludźmi niesportowcami, że jeżeli mają nadwagę, jeżeli za nadwagą ciągnie się złe samopoczucie, różne choroby, to też często wpływa na, nie wiem, na depresję, na jakieś stany takie po prostu, że człowiek czuje się źle sam ze sobą i myślę, że tak samo może być na przykład u byłych kolarzy, jeśli właśnie szybko się zapędzają w tę uliczkę, jem wszystko, na nic nie patrzę, a na rower nie chcę patrzeć, to potem być może paradoksalnie coś, co miało być takim odpoczynkiem od kariery, prowadzi cię w ślepą uliczkę, że zaczynasz się źle ze sobą czuć, że popadasz być może w jakieś nałogi i tak dalej, i tak dalej. Więc chyba właśnie ta równowaga to jest chyba najlepszy pomysł. No tylko, że to wiesz, gdyby się tak zastanowić, to odstawienie roweru już totalnie gdzieś tam, nawet nie do garażu, tylko może w ogóle go sprzedanie, też musi się z czegoś brać. Może po prostu zależy od osobowości. Ty masz taką, chcesz robić tak, ja myślę, tak, że nie? To jakby w większości przypadków bierze się po prostu z tego, że jakby kolarze, ludzie, którzy byli zawodowymi kolarzami akurat w tym przypadku, oni byli tak sfokusowani na kolarstwie, że robili tylko to. Więc ja jeszcze jakby w trakcie bycia kolarzem chciałem sobie już jakby zacząć inne projekty, nowe drogi. Kiedy dojdę do tego momentu, że zdecyduję, że kończę karierę zawodową, żebym już miał, nie wiem, jakąś drogę kolejną, otwartą, rozpoczętą, a nie żebym się zastanawiał, co ja teraz dopiero będę robił, jak skończę jeździć na rowerze. Więc myślę, że to było bardzo ważne, jakby takie płynne przejście ze sportu zawodowego do robienia innych, kolejnych rzeczy. Powiem ci szczerze, że ja osobiście nie jestem w ogóle tym zaskoczona, bo gdy ktoś słuchał ciebie uważnie, twoich wywiadów podczas kariery, ja też z tobą wielokrotnie już rozmawiałam, to wie, że ty po prostu nie traktowałeś kolarstwa jako tylko zawód i jazdę na rowerze, tylko wydaje mi się, że zawsze lubiłeś dobrze wyglądać, dbać o swoje ciało, dobrze się odżywiać, dobrze żyć w miarę zdrowo, ale jednocześnie też czasami właśnie poddać się jakimś rozrywkom. Jeżeli się mylę, to mnie popraw, ale właśnie sam twój pobyt w autobusie drużyny. Ja mam wrażenie, że dla ciebie to nie był tylko autobus i przygotowanie do wyścigów, pięcie numeru, tylko ty się cieszyłeś samą sytuacją, że jesteś z kolegami z drużyny, że jakby celebrujesz ten moment przed wyścigiem i to nie jest tylko jakieś nerwowe oczekiwanie na wyścig, a już sama ta chwila jest w sobie cenna. Wiesz, na pewno jakby całe życie dążyłeś do tego, żeby w jednej z takich drużyn się znaleźć, żeby znaleźć się w tym miejscu, więc ja myślę, że skoro tyle walczyłaś, później jesteś, to ten okres chciałem jak najlepiej wykorzystać właśnie po to, żeby czerpać z niego radość. To nie było łatwe dojście do takiego punktu, więc jakby tą całą pracę, którą włożyłeś,
ja jakby też zawsze chciałem mieć taki balans między ciężką pracą, ale później też pewnego rodzaju wynagrodzeniem i tak dalej. Oczywiście były okresy, kiedy skupiałem tylko i wyłącznie trening i tak dalej, później wyścig, osiągnąłeś jakieś sukcesy, czy dobrze wykonałeś swoją pracę, wtedy sobie da jakby taka nagroda dla siebie samego, że nie wiem, wyjdę sobie na miasto, poimprezuję trochę, ale później oczywiście, kiedy wracam, to co robię, skupiam się na tym w 100% i chcę to zrobić jak najlepiej, więc myślę, że tu cały czas chodzi właśnie o ten balans i tą równowagę, wiesz, jakby w tym co robisz. Ja oczywiście też nie krytykuję takiego podejścia, jakie mają zawodnicy, że wszystko mierzą, wszystko ważą, bo cel, osiągnięcie celu jest dla nich ponad wszystko i jakby tylko są sfokusowani na tym i bardzo często tacy kolarze są jednymi z najlepszych w ogóle zawodników na świecie, więc jeżeli się skupiamy tylko i wyłącznie na wyniku sportowym, na osiągnięciu sukcesu. W bardzo wielu przypadkach taka droga jest, działa lepiej dla niektórych, w moim przypadku nie, ale na przykład wiem, że niektórzy żyjąc w sposób, który ja żyję, na pewno nie osiągnęliby takich sukcesów, bo oni potrzebują mieć bardzo duży reżim, wszystko mieć wymierzone, wyliczone, skalkulowane. Nie mówię, że moje podejście jest najlepsze, po prostu ono jest najlepsze dla mnie. I jakby chcę się z takim podejściem podzielić z innymi. Nad Krakowem zachodzi już słońce, zaraz się nam ciemno w pokoju zrobi, także będziemy powoli kończyć, a i Tomek, jak widzieliście, jechał dziś rundkę, więc trzeba będzie coś zjeść za chwilę. Pozwólcie jeszcze, że ja się na koniec podzielę własną refleksją, która będzie, mam nadzieję, podsumowaniem tego wywiadu, tej rozmowy. Jakby dla mnie kończy się ten etap, kiedy dzwoniłam do Ciebie przed jakimiś wyścigami albo w jakimś momencie sezonu i rozmawialiśmy o Twoich przygotowaniach czy o Twoim zdrowiu i tak dalej. Ale tutaj też tak publicznie chciałabym Tobie podziękować. Zawsze byłeś zawsze bardzo dostępny i nigdy nie odmówiłeś rozmowy i nigdy nie liczyłeś też czasu. Nie było żadnych 10-15 minut, jak to czasami bywa z zawodowcami. Więc za to wielkie dzięki i mam nadzieję, będąc właśnie cały czas w tym świecie rowerowym, jeszcze nieraz pogadamy i bardzo bym chciała i też niejako Ciebie o to prosiła, żebyś był nadal taki dostępny, jeśli będziesz miał ochotę, bo myślę, że jeszcze wiele ciekawych historii do opowiedzenia przy Twoich następnych projektach i też no, będzie bardzo fajnie, jeśli zostaniesz też w tej przestrzeni medialnej, bo po prostu jako gość, nie tylko w swoich rzeczach. Byłoby po prostu szkoda, gdybyśmy tutaj już kończyli i myślę, że mogę to powiedzieć za naszą publiczność również. Także dzięki, Tomek. Wszystkiego dziękuję dobrego. Bardzo. Dziękuję.